wyglądam? Źle wyglądam, wszystko. Teraz będę dobrze wyglądał. Dzień dobry. Jesteśmy w zasadzie jak co roku. Chociaż dobra, w zeszłym roku była taka skromna podróż, ale w tym roku znowu lecimy daleko. Mamy 39 godzin lotu, nie? A czy 39 godzin podróży? 29, tak. 29 godzin podróży. Więc idziemy się odprawić. Lecimy najpierw do Lizbony. Więc idziemy się odprawić, a potem poczekać na lot. Bo tak jak zawsze trzeba na lotnisku być wcześniej, żeby wszystko załatwić. Więc lecimy do Lizbony. Jak się odprawię i przejdę przez bramki kontrolne, to poopowiadam wam generalnie, jak teraz wygląda sytuacja. W ogóle taka sytuacja odprawiania się, sytuacja lotu. Jak widzicie, w czasie pandemii dobrze mam maskę, bo nie zdążyli mi powstawiać zębów, więc z przodu nie mam jednego zęba. Wyglądam głupio, jak beneficjent 500+, stargówka. Dobra, idziemy znaleźć, gdzie się mamy odprawić. No dobra, jak zwykle trzeba odbębnić swoje. No ale cóż. Mogliśmy wcześniej przyjechać. Na szczęście lot mamy 19.10, a jest 17.20, więc mamy 2 godziny prawie do odlotu. Więc spoko. Musimy odbębnić swoje. Odbieramy. No to te. Dobra, najgorszy element odprawy, czyli odprawa bezpieczeństwa. Najbardziej nie lubię tego elementu podróży. Wszędzie. Dlatego, że wożę aparaty, dlatego, że mam komputer, dlatego, że zawsze muszę się wypakować prawie do zera, żeby przejść przez tą kontrolę. Ale mam parę patentów, które już opracowałem przez lata wyjeżdżania w różne miejsca, więc sprzedam wam. Zresztą możecie zobaczyć, jak jestem ubrany. Jestem ubrany typowo, po swojemu, zupełnie outdoorowo, ale to ma swoje przyczyny i zaraz wam opowiem, bo znajdziemy sobie jeszcze wyjście, które mamy, z którego będziemy odlatywać i zaraz wam pokażę. A, i musimy przejściówkę do gniazdka jeszcze znaleźć. Dobra, to ja idę szukać przejściówki do gniazdka, bo potrzebujemy tak zwane przejściówkę z naszego na typ A, czyli na wtyczkę, którą na przykład używają w Stanach. No dobra, to kilka takich protipów. Pierwsza, tak jak mówiłem, odprawa bezpieczeństwa. Jest z tym problem zawsze, bo aparat, bo komputer, bo wszystko. Więc żeby sobie uprościć to, dlatego jest lekki strój. Zero paska, lekkie buty, żadnych metalowych przedmiotów po kieszeniach, nic. Mam ten, jak to nazywa? Pouch prawilności. I w tym pouchu mam wszystko, nic nie trzymam po kieszeniach, po prostu zdejmuje się plecak, plecak wam pokażę, nie wiem czy teraz mi się uda, zdążę czy nie, pokażę wam plecak, bo też jest spoko, Peak Designa, ale wszystko resztę mam w pouchu, zdejmuję tylko z siebie i jestem, mogę sobie przejść przez odprawę bez, w ogóle bez kłopotu. Dobra, idę poszukać przejściówki. No, jest taka legenda, że jeżeli po wylądowaniu od razu nie wstaniecie, nie ustawicie się w kolejce, to samolot odleci razem z wami i po prostu nie wysiądziecie. I tak jest za każdym razem. Zanim podstawią rękaw, zanim podstawią schody, zanim podstawią... Jest kupa czasu, tak? Naprawdę, jest naprawdę super dużo czasu, ale nie, za każdym razem jest to samo. Dobra, ale ten, lecieliśmy... Muszę sobie podeprzeć rękę. Leciliśmy Airbusem A320 Neo. To jest taki mały Airbusik i bardzo fajny. Co prawda miejsca oczywiście jest tyle co w Tico, no bo tanie bilety, ale
fajny samolot, więc spoko. Wylądowaliśmy w Lizbonie, więc zaraz idziemy złapać Ubera, a jak złapiemy Ubera, to idziemy do hotelu. No, tak widzę z samolotu, to wam jeszcze opowiem, jak wyglądają teraz restrykcje, szczepienia, testy i ogólnie jak wygląda przejście przez lotnisko w porównaniu do tego, co było rok temu. Okej. Okay. Pokaż się osobnik. Osobnik, pokaż się. Mały osobnik przespał całą podróż. Przespałaś? Przespałaś całą podróż? Podróż z takim dzieckiem to jest spoko. Jak chcesz spać, to idzie spać i cześć i sayonara. No dobra. Jest tak, jeżeli chodzi o restrykcje. W zeszłym roku, jak wchodziliśmy na lotnisko, to sytuacja wyglądała tak, że był pomiar temperatury, kamery, które mierzyły temperaturę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tym roku... O Jezu, gotuję się w tej masce. W tym roku nie było pomiaru temperatury. Trzeba było oczywiście okazać albo test PCR przy odprawie bagażu, albo kod ze szczepienia, nie? I generalnie wszystko jest spoko, tylko że u nas honorują tylko kody, znaczy jak gdyby te szczepienia wykonane w Unii Europejskiej. To znaczy, że jeżeli ktoś się zenkiem na przykład zaszczepił, nie wiem, w Libanie, to nie jest u nas honorowane. Więc była za nami para Hindusów, którzy byli gdzieś tam zaszczepieni i nie mieli kodu z Unii Europejskiej. I to, że tą samą szczepionką się szczepili, nie ma znaczenia, bo i tak muszą wykonać testy. Bo po prostu ich szczepionka jest nieważna, nie działa. O, to tak w skrócie. Natomiast po wylądowaniu w Lizbonie jakby nic się nie wydarzyło. Znaczy maski trzeba nosić, no to jest proste, natomiast kwestie jakichś pomiarów temperatury czy czegokolwiek, nie. Nie, wchodzimy sobie normalnie i nie ma problemu. Dobra, idziemy Teksa złapać i jedziemy do hotelu, bo jest... u was jest... Która tutaj jest? 22:10? Tak, to u was jest po 11:00. Godzinka różnicy. Także idziemy się przespać, bo jutro trochę zwiedzania Lizbony, lecimy dalej. Tak. Nie. On jest co? On jest tak, to znak nie jest inny. O, dzień dobry. Dzisiaj mamy 10:10. A wylądowaliśmy wczoraj w Lizbonie i przenocowaliśmy sobie w takim hotelu, się nazywa B&B. To taka sieć hoteli, ona jest w bardzo wielu miejscach. W Polsce też są i muszę wam powiedzieć, że jest spoko, bo pokoje są spoko. Pokażę, o. Tam moja córka. Hej, ostrość proszę, jest. Tam moja córka konsumuje. O, i hotel są spoko, ale muszę wam powiedzieć tak. Hotel kosztował ze śniadaniem 85 euro i od razu wam powiem, że śniadania się nie opłaca kupować. Na pewno w tym hotelu. Bo nie było nic ciepłego tak naprawdę i tylko pieczywo, wędlina, masło, ser, bla bla bla. A zaraz zobaczymy, czy jest światło, dobra? O Jezus, jasnościu, dobra. A tam jest Lidl, ale petarda jest to. Widok z okna jest petarda po prostu. Ale wróćmy sobie do jasności. Ale poza tym jest spoko i pokój jest spoko i 61 euro bez śniadania, więc naprawdę nie do przeżycia. Zaraz pakujemy się w Ubera. Aha, właśnie, jak lądujecie na lotnisku, to nie bierzcie Ubera, bo po pierwsze Uber ma problem z dojazdem na lotnisko, a po drugie wczoraj Uber nas wydymał. Jeszcze 2,5 euro wzięli za to, że stanął sobie taksówkarz gdzieś tam, gdzie nie mogliśmy go znaleźć. Poczekał i pojechał i 2,5 euro za to, że nie przyszliśmy taksówki, żeśmy zapłacili, więc nie bierzcie Ubera na lotnisko. Natomiast teraz spróbujemy wziąć Ubera i jedziemy sobie do pozwiedzać trochę Lizbonę, bo na lotnisku musi być o 15, a jest przed 10, więc jeszcze mamy chwilę czasu. Więc jedziemy sobie zobaczyć te słynne tramwaje, tam co nam się uda zobaczyć, nie? Więc będę starał się robić zdjęcia, może coś jeszcze nagram. O 15 idziemy na lotnisko, o 17:30 mamy wylot, no i 10 godzin lotu, więc to niestety nas trochę zmęczy. No, ale będzie super. Do zobaczenia. Właśnie, bo tu mi żona jeszcze przypomniała. O, tam.
osobnik. Podobał mi się ten mem taki, ten, pamiętasz tą kobietę z ikangura? I to jest najdroższe zwierzę w utrzymaniu, tamten, a tam dalej jest to ikangur, o nim nic nie wiem. Dobra, bo sytuacja wygląda tak, że wczoraj jak meldowaliśmy się w hotelu, to w Lizbonie, to w Lizbonie jest tak jak w Polsce, to znaczy w Polsce hotel ma ileś puli, jak gdyby miejsc dla tych niezaszczepionych i tak dalej, a tu w Lizbonie, jeżeli nie macie testu albo nie macie szczepienia, to się po prostu nie zameldujecie w hotelu. Musicie mieć albo test, albo szczepienie. I to szczepienie wykonane na terenie Unii Europejskiej. A jeżeli nie macie testu, to możecie go wykonać w hotelu na przykład. Wczoraj mieliśmy taki... Tacy ludzie przed nami się meldowali, że robili test. No, my siedzieli w hotelu, robili sobie test i jak im wyszedł test, to dopiero mogli się zameldować. Takie czasy. Dobra, zaliczyliśmy jeden punkt obowiązkowy. Czyli ulicę de Duerto Bolo, ten taki tramwaj. Zobaczcie na zdjęciach zresztą, Boże. Proszę. Natomiast, słuchajcie, jest pięknie, w ogóle super miasto, super są elewacje takie z tej, z mozaiki ceramicznej. Tylko czemu to wszystko jest tak wypierdzielone tym sprayem? Sorry, przerzuciłem się na GoPro, żeby nie było, bo aparat jest przezbrojony na tryb foto, więc tłuczamy z GoProsa. Natomiast czemu to wszystko jest takie upitolone sprayem? To jest kurde strasznie zniszczone i to w wielu miejscach. Tutaj jest strasznie, że są w ogóle... Lizbona jest ciekawym miejscem, bo dużo się buduje nowego, ale jest dużo pustostanów, dużo miejsc opuszczonych. Dla urbeksiarzy to po prostu takie miejsce. Dobra, to ciśniemy dalej. Dobra, jesteśmy na placu Dom Pedra IV. Ile tych Dom Pedrów tu było? W ogóle jest tak. W Portugalii, Portugalczycy, lwia część Portugalczyków nosi maski. Wszędzie. Oczywiście macie punkty testowe, nawet na jednym z głównych placów. I to jest w zasadzie wszędzie. W ogóle to jest dziwne miasto, dlatego że olbrzymia stolica, w której jest bardzo duże wymieszanie kulturowe, wymieszanie architektoniczne, ale jest bardzo, bardzo, bardzo dużo pustostanów. Część jest remontowanych, część stoi, widać, że część się zapada. Jest tego olbrzymia ilość. Oczywiście wiadomo, że jeżeli chodzi o architekturę, no jest tak trochę po włosku, nie? Ale spoko. W ogóle bezpieczne miejsce. Nawet taksówkarz nam mówił, że tutaj to spokojnie. Tu się nic nie dzieje, można swobodnie chodzić. Więc jest spoko. Natomiast mamy mało czasu, nie? No bo mamy tylko parę godzin. Jest 13. Jest 13 z minutami, a my o 15 musimy być na lotnisku. A na to miasto podejrzewam, że tydzień może być mało, żeby go zwiedzić. Więc naprawdę jest ciekawa sprawa. Tam daleko, teraz tak nie widać za bardzo, jest winda, która łączy dwa poziomy miasta z 1902 roku. Niesamowite, no zobaczcie. Połączenia dwóch poziomów miasta. Jest bardzo, bardzo fajnie. Ciepło i sympatycznie, ale lecimy dalej, więc troszeczkę może jakiś przebiteczek bym nagrał i zaraz jedziemy na lotnisko.
Ej, mówiłem wam o tej windzie, nie? Co łączy dwa poziomy miasta. Tam, poczekajcie, postaram się wam pokazać. Ej, winda, co łączy dwa poziomy miasta. Spoko, 1902 rok. Ło. No dobra, z powrotem na lotnisku. Lecimy dalej. Czas kończyć ten odcinek krótkiego pobytu w Lizbonie. Na pewno musimy tu kiedyś zajrzeć na dłuższy czas. Dlatego, że miasto jest warte obejrzenia. Portugalczycy mocno przestrzegają restrykcji covidowych. Mocno pilnują masek. No i wszędzie trzeba mieć albo szczepienie, albo wyniki. Więc pamiętajcie, że jeżeli byście się wybierali do Portugalii, no to wszystkie warunki musicie spełnić. O! Chyba muszę znaleźć teraz, gdzie jest moja żona i dziecko. To do zobaczenia po następnym lądowaniu.